A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Grim Dawn. Mamy 68 poziom postaci, czyli w końcu udało nam się zdobyć poziom wymagany do wykraftowania naszego długo oczekiwanego, legendarnego hełmu, na który mamy przepis. Dlatego myślę, że zaczniemy sobie od gospodarstw dzisiaj, bo tam był taki fajny kowal, który mógł dodawać tam odporność na eter, na chaos, jakieś zdrowie. Czyli takie dosyć interesujące bonusy. Ja mam tylko nadzieję, że mamy składniki na ten hełm, ale w przeciwieństwie do tego reliktu Ulzuina, to ten hełm, z tego co kojarzę, to tam jakiś problematyczny, no to nie był. No zobaczymy sobie, jak to dokładnie wygląda. Tu jest kowal i to będzie tutaj pewnie. Tam dwa mieliśmy jakieś takie, o właśnie, dobrze pamiętam, dwóch się uczyłem. Ten na 75 poziom to nieważny, a tu jest 68, ja tylko tak patrzę, momencik, to jest... Sanktuarium to chyba mieliśmy. Zaraz sprawdzimy, jest sanktuarium, nawet 7 sztuk mogę zrobić, ale nie chodziło mi o to. Jeszcze chciałem zobaczyć... Wzmocniona skorupa to też, ale nie. Chodzi mi o odporność. Jest, ma krwawienie, to dobrze. Ma odporność na krwawienie, bo tak się bałem trochę, bo tu mamy też odporność na krwawienie. Jakbym to zdjął, to musielibyśmy na poczekaniu tu jeszcze tam ze skrzynką się bawić, dobalansowywać coś. Ale skoro jest odporność na krwawienie, to wtedy luzik. W ogóle 6 tych serduch to wymaga. Ja mam nadzieję, że ten relikt Ulzuina nie wymaga serduch jakichś tam. Jak co on tam, czego on wymagał? Płomienność Ulzuina? Nie, on wymagał tej krwi. No dobra, no to w takim razie myślę, że zaczniemy sobie od zrobienia tego sanktuarium, bo tego potrzebujemy. 15 tysięcy, nieważne co tu wyjdzie, bo to tylko ma posłużyć, a to też kosztuje serducho, to mamy na styk tych serduch. Ej, to ja mam nadzieję, że w takim razie do produkcji tego płomienia Ulzuina te cząstkowe relikty nie potrzebują serducha. Ja tu mam zapisane, potrzebujemy rzezi, pożogi, tak? Inferno, no to raczej serducha nie potrzebuje, to się tak nie kojarzy. Momencik, gdzie było inferno, to na pewno miałem gdzieś. Szkwał, inferno tutaj. Nie, to też potrzebuje krwi. Poza tym jeszcze potrzebowaliśmy do płomienności Ulzuina. No, spustoszenie to nie wiem, czego tam będzie potrzebowało. Ale spustoszenie to chyba... Aha, no to... Nie, to spustoszenie to akurat miałem. Aha, dobra, widzę, wypaczona tkanka mózgowa. No, ale pożoga i rzeź. Jeszcze. No to rzeź się trochę z sercem kojarzy. Mam nadzieję, że to nie będzie serca wymagało. No ale dobra, co by się miało dziać, to się będzie działo. Robimy sanktuarium w każdym razie. Niech będzie, robimy te, jak to się nazywało, wzmocniona skorupa, tak? Tak jest, możemy zrobić. I uwaga, uwaga. Tak jest, jest tutaj jedyneczka, jedną sztukę możemy sobie wykonać, 135 tysięcy i mamy to, mamy nowe nakrycie głowy, zobaczmy sobie, jak to dokładnie wygląda. Co dodał kowal, bo to jest istotne, zdrowie widzę dodał, tak, chyba, jakoś tak dużo tego zdrowia dodał. Miał dodać od 38 do 80, ej, czemu on tak dużo tego zdrowia dodał, tu miało być 448. Minimum, on wywalił 623. Obrażenia od ognia. O, też jakoś tak zwiększył. Miało być 36, zrobił 39. Obrażenia od wewnętrznej traumy zwiększył jeszcze bardziej. Od podpalenia trochę zwiększył. Przebicie, odporność też zwiększył. Ej, o co tu chodzi? To może zależy... O, i odporność na eter też dał. No to zdrowie czy eter w końcu dał? Jedno i drugie? Nie wiem, może to jakoś zależy od poziomu postaci naszej, że im mamy wyższy poziom, tym kowal jakoś więcej tego wszystkiego jeszcze dodaje. No nie wiem, no dobra, no ale w każdym razie mamy nowy hełmik, fajny pancerzyk też ma. Plus jeden do umiejętności grenadiera, także od razu zakładamy to sobie, tylko fajnie by było pozyskać ten komponent.
Dlatego chodźmy sobie jeszcze do asystentki, do tej praktykantki Kasparowa. Dawno u niej nie byliśmy. Odzyskamy sobie z hełmu tego naszego, ten komponent. Tego obecnego, znaczy tego hełmu już nie będziemy raczej potrzebować. Tak mi się wydaje, bierzemy składnik, tak? No, fajny składnik, też go tam robiliśmy chyba, prawda? Wygląda naprawdę nieźle, daje tę odporność na ogłuszenie, zwiększa pancerzyk, procentowe zdrowie daje. Bo poza tym to co, ektoplazma tu widzę, jakieś te futra takie. Dobra, fragment skóry. Mamy to, prawie 13 tysięcy zdrowia, no liczmy 12 800. Odpalimy sobie wszystkie nasze aury. Czyli wszystkie zdolności dla grenadiera wzrosły o 1. I wygląda to teraz tak. Coś to tam mi pisaliście, że mogę podnieść każdą zdolność dodatkowymi punktami ze sprzętu maksymalnie o 10, tak? Czyli kanister jeszcze możemy o jeden punkcik zwiększyć, na przykład tym specjalnym reliktem dla grenadiera. Jakby się udało, no to byłoby super. No, ale już tutaj fajnie koszt zużywanej energii spadł, ta szansa na resetowanie cooldownów, obrażenia, wszystko, ta nasza osłonka antyuderzeniowa, te aury. No, koktajl o jeden przecież tutaj dostał, też te resy będziemy bardziej zmniejszać przeciwnikom. No, wygląda fajnie wszystko. No. No to mamy taki hełmik. Mógłbym nad tymi rękawiczkami jednak coś tam pomyśleć, bo mamy jeszcze do kompletu, do tego setu. Dostalibyśmy, no, do pancerza takie bonusy, czyli nasza pięta Achillesowa. Jeżeli chodzi o ten pancerz, no moglibyśmy. No mogę coś pomyśleć z tymi rękawiczkami, ale na chwilę obecną, no, odporność na żywioły tutaj mamy zapewnione, tak, i ten eter nieszczęsny. No ale coś tam pokombinuję, ale to nie teraz, żeby wam nie zabierać czasu. Później tam przejrzę tę naszą skrzynkę jeszcze. Musimy się rozglądać za fajnymi rękawiczkami, jakimiś takimi specjalnymi. Oraz spodniami, może spodniami byśmy jakoś to dobalansowali jeszcze. No a zawsze można też medalem. No coś tam może wymyślę. Póki co w każdym razie kontynuujemy nasze wątki fabularne. Skończyliśmy gdzieś tutaj daleko peryferię Malmouth, tak? Niedawno chodziliśmy po szczelinach chtonickich, później wyszliśmy tam na powierzchnię. Takie duże obszary były. No właśnie, ostatnio też kapliczkę dorwaliśmy. Tu są jakieś schody w dół, schody w dół. Tu już sporo badaliśmy, ale to jeszcze nie wszystko. Może zacznijmy od tych lokacji takich wewnętrznych, skoro one są na obszarach odkrytych już przeze mnie, to żeby to się nie myliło, to chodźmy tam od razu. Wszystkie aury odpalone, tak? Wszystko tutaj trybi, działa. Dokładnie, nie muszę ich tutaj wybijać na tych lokacjach, które już poodkrywaliśmy. Raczej nic takiego nie omijałem. Coś tutaj we mnie strzela. Jak tu się wchodzi? Tędy. No i znowu niestety będziemy musieli chodzić po takich miasteczkach, po domkach, czyli spore zamieszanie. Gdzieś tam przy ścianach mogą być pochowane różne elementy. Jeszcze ten eter tu jest. Trzeba patrzeć, gdzie stoimy, żeby zdrowie nie schodziło. Dobra, zacznijmy sobie od tej podejrzanej piwnicy. Jeszcze tylko tutaj może im coś rzucę. A tam jest w ogóle ta struktura, nie, no to ja muszę to załatwić. Idę tam. Dzień dobry. To znowu ja. Wiem, że już tu byłem, ale jeszcze na chwilę wpadłem. Odnowi się? Nie odnowi się. Jakiś rdzeń poleciał. Jak w Deep Sky Derelicts, nie? Takie rdzenie znajdujemy różne. Dobra, wchodzimy, bo zacznę gdzieś tam iść. Znaczy chodzić dalej. Drzwi piwnicy, co to w ogóle jest? Niebezpieczne włości, no to już jest dosyć interesująco. Spowolniony, ograniczona szybkość poruszania się, ale też wpływa na efekty kontroli, które są krótsze. Wykradające, potwory odzyskują część zdrowia z każdym ciosem, ale mają ograniczony poziom życia na ich nieszczęście. No to tak to wyszło. No to się rozejrzymy w tych niebezpiecznych włościach. Zobaczymy, co tutaj, kto tutaj rezyduje.
i czy uda nam się coś interesującego wyhaczyć. Żadnego symbolu kapliczki nie widzę, symbolu totemu nie widzę, żadnej czachy nad głową u przeciwnika też nie widzę. Ale mamy hełmik fajny, co? Sobie taki zrobiłem w końcu. No, trochę trzeba było na niego czekać. No, ale się okazuje, że ci kowale... O, tutaj coś jest, patrzcie na to. Ci kowale fajni, tam dodają od siebie więcej niż obiecują. Także jest fajnie, no. I to tak dużo więcej dodają niż obiecują. A może to zależy też... od naszej reputacji na przykład w gospodarstwach. Tam stoi ten kowal sobie. Ale nie, no co by było chyba napisane tam przy tych bonusach frakcyjnych. Ciekawe. No znaczy pewnie mi napiszecie, dlaczego tak pododawał tego więcej. Oho, jest czaszkąć. Jest czaszkąć. I... taki bosior, jakiś taki lodowy bardziej. Coś tu na mnie zrzucił. Nie musiałem się odsuwać. Imperialna gwiazda jakaś przerażająca. Zdolność ofensywna setka. A tutaj co to jest? Barbarzyństwo dewastatora. No jakieś takie weźmiemy sobie na sprzedaż. Zwłaszcza, że ostatnio sporo kasy straciliśmy teraz. Ale i tak dużo mamy. Zainwestowaliśmy w nowe nakrycie głowy tak naprawdę. Na takie rzeczy to ja kasę mogę chętnie wydawać. Żaden problem. Racje żywnościowe, jakieś maści. Tutaj widzę eter. Dobra, to gdzieś tam prowadzi dalej. Chodźmy sobie jeszcze tu, może popatrzmy. O, jest gwiazdka. Co to za gwiazdka? Stara mównica, siostrzana... Dobra, siostrzana miłość. To jest do tego wątku pobocznego, który znaleźliśmy. Szczelina, poziom 12. No, przecież. 12 poziom to już nie byle co. Teraz ta szczelina jeszcze bardziej masakryczna będzie. Kodeks jakiś poleciał. O, patrzcie, jak dużo zdolności różnych. Dla arkanisty aż 3 są takie plus 2. I dla grenadiera, takie dla moich dwóch klas. No ale no co, ja tylko z osłony antyuderzeniowej korzystam. A tutaj Tom wije się w twoich dłoniach, mieliśmy coś podobnego już. Tutaj sobie jeszcze zajdę, zobaczymy, czy czegoś tu nie ma. Rzucę tymi odłamkami naszymi. Może coś się uda gdzieś wysadzić, tu coś jest. Pieniążki. Dobra. Czyli jakiegoś bossa już zahaczyliśmy. To był, myślicie, boss tej piwnicy? Boss piwnicy w ogóle, nie? List Dravisa. No to są te dowody niby? Tak, to są te dowody niby. Zaraz sobie przeczytamy te dowody niby. Tu sobie stanę, będę czytał. Aha, to takie coś. Tego się nie kliknie. Droga siostro, ponownie nie mogę znaleźć słów. Dlaczego odrzuciłaś swoją własną krew? Dlaczego porzuciłaś swego brata, który jest tak blisko prawdy? Teraz to bez znaczenia. Zamierzam wyrwać to z ostatniego tchnienia naszego ojca z tobą czy bez ciebie. Jeśli to czytasz, to znaczy, że znowu jesteś zbyt późno, a ja udałem się tam, gdzie nie ośmiela się śmierć. Gdzie krew żywych złączyła się z mistrzem. Czas na dołączenie do mnie minął, Dailo. Zawróć. Nie możesz podążać do miejsca, do którego się udaje. Dravis. Jak to tu było napisane? A ja udałem się tam, gdzie nie ośmiela się śmierć. Okej. Niech będzie. Dołączymy to do naszych przedmiotów questowych. No i tam będzie trzeba do niej wrócić. Ona tam była na tych lokacjach. Na tych takich... No tu nie ma... tutaj właśnie. Maurandale, czy jak to się tam czytało? Maurandale. Tam sobie stała gdzieś. Nie będzie zadowolona pewnie z obrotu sprawy. No ale dobra. A tutaj co to tak krąży? Przepraszam bardzo. Aktywowaliśmy jakąś pułapkę.
Dobra, tu już wszędzie byłem, chodźmy dalej. Może to jednak ten Czaszkońć wcześniej to nie był główny boss piwnicy. Może znajdziemy jeszcze jakiegoś innego. O, ten taki żywotny dosyć. No ale to bohater. Zdrowie obserwuje cały czas spokojnie. Jakieś płytówki ognia znalazłem, przeciwko nieumarłym, niezłe. I kodeks. I złom. Okej, coś tutaj? Nope. Jakieś zwłoki jeszcze z gardłaczem, przeciwko eterialnym oraz chtonikom, plus 2 do termit, z którego korzystamy. Tu taki kryształ, którego nie możemy zniszczyć. No, gdzieś tu się dalej idzie jeszcze. I kolejny bohater. Dobrze, dobrze, reputację będziemy dostawać. Może troszeczkę poślepiam dla odmiany. Wtedy mi krzywdy tak bardzo nie będą robić. Gdzieś tam spadł, patrzcie na niego. Leży tam w tym eterze. Mhm. Esencja witalna, bardzo dobrze. Pierścionek cierni. Mhm, witalność, takie różne dziwne rzeczy. Tutaj forteca, czyli tarcza, tak? Rozmiary tej tarczy wymagają potężnej siły fizycznej. W ogóle dynamit tutaj leży. Mściwy ogień. No taka grenadierska trochę tarcza i taka dla żołnierza. No dobra, dynamit jak najbardziej okej. Jeszcze jeden dynamit, jeszcze bardziej okej. Ile mamy tych dynamitów teraz? Ktoś kojarzy, ktoś pamięta? Mamy 4 sztuki. Znaczy sztuki, no te sztuki to... 4 sztuki ładunków wybuchowych, a dynamitów to nie wiem ile. Nogawice, odporność na witalność, zimno, jakiś ogień, pociski eteru. Nie chcemy tego. Blokada tu na dole, więc sobie zaraz obadamy już tę część i później pójdziemy tam wyżej. Nogawice kolejne. Kamasze. W ogóle patrzcie, kamasze, 73% odporności na krwawienie. No co to w ogóle ma być? Suma odporności 90. No, no ale no nie, no my zostajemy przy stopach golema, nie? Jak najbardziej. Przy naszych legendarnych bucikach. O, dzień dobry. Ktoś chce zabrać moje buty golema. Niedoczekanie. Dzień dobry. Widzę, więcej bohaterów się tam czai. Więcej reputacji to oznacza. Nie przyciśniemy się tu gdzieś? Dobra, idziemy tędy. O, nieobliczalna dusza. Poziom 9 już. No, dzisiaj już 2 skille z konstelacji sobie nabiliśmy. Tak plus 1. Może jeszcze tam coś dzisiaj wzrośnie. Tu jest jakaś skrzyneczka. Co to jest? Dobra. Oho, a co to? Schody do góry. To może to wyjście inne, które tam widzieliśmy na powierzchni. Może to połączone będzie. To się zaraz wszystko okaże. Na razie racje żywnościowe bierzemy. I tutaj gdzieś mieliśmy tych bohaterów. A, szybko biegną. Troszkę pooślepiam. Oślepienie też dostało plus 1 dzięki naszemu hełmikowi. I ten wzmacniacz do oślepienia też dostał plus 1 dzięki hełmikowi. No trochę mi szkoda tych bohaterów, no ale no co, reputacja dla Czarnego Legionu tutaj, to tak akurat mniej ważne. Kodeks intrygi. Nie za bardzo. Chwila, chwila, zajdę sobie jeszcze tutaj, widzę się nawet możemy przebić. Dużo skrzynek. Nawet powiedziałbym, że rzadko coś takiego się zdarza. Jedna skrzynka, druga skrzynka, trzecia skrzynka. Dużo monet przy okazji sobie zgarniemy. Tak macam jeszcze pod ścianą, czy coś tam nie jest schowane, ale nic nie wymacałem. Weźmiemy sobie maść. Tu jeszcze możemy coś wysadzić. No i te żelazne monety. Cały czas ponad 500 000. Na zrobienie reliktu Ulzuina, jeżeli chodzi o kasę, to na pewno mnie będzie stać, ale wciąż nie mamy tych przepisów. Mało totemów. To i przepisy nie lecą.
Dobra, zobaczmy sobie, gdzie my tutaj przejdziemy. Aha, tu wchodziłem. No dobra. Czyli to się zdaje być połączone. Pokonam sobie tych gości od razu. No poziom za szybko nie idzie niestety. Takie lokacje mamy. No dobra, czyli wyszliśmy tu, tak? Tu była ta kapliczka, no to skoro już tak jesteśmy, to dojdę sobie do krawędzi może i będziemy się trzymać prawej strony. Musimy te peryferie obejść. I pamiętać, żeby wrócić do tej Daili, czy jak ona się tam nazywa. No to już niby przeszukiwałem wszystko. Ale kryształek Eteru zawsze możemy sobie znowu zgarnąć. Dzień dobry, wiem, że tu byłem. Ale jesteśmy ponownie. Okej, wszystko się ładnie fajczy. Deckard Cain wpadł do studni, także go już tu nie ma przy niej. Kapliczka na mapie, no ale to już taka odnowiona przez nas. Dzięki tej kapliczce wymaksowaliśmy Mendelca. To pewnie pamiętacie. No i teraz tak, czy my tu mamy jakieś fajne połączenia, tak żeby nie wpaść w ten eter za bardzo? Powiedzmy, tu są jakieś zwłoki. No, zasięg wybuchów chyba też troszeczkę wzrósł. Jak te pociski tutaj lecą, no już dużo tego jest z tej szczeliny. Na początku to tam ile było? Trzy, cztery, czy jakoś tak tam losowało. Teraz zobaczcie, ile tego czasami wylatuje. No w sumie może później obejrzymy te gwiazdki, jak to tam dokładnie wygląda, jakie tam szanse są i tak dalej. Na razie chodźmy, albo i nie chodźmy, tu nie przejdę. Jakąś górą by trzeba było. Dobra, wejdę sobie tu. Przejdę sobie tu. Tutaj da radę. Tak. Tędy. A, i są skrzynki pochowane. Szafę pewnie też się da radę rozwalić. Dobrze. Też się da radę, tak? Też da radę rozwalić. No i spaczone ziemie. Przechodzimy szybko. Nic mi nie jest. No i tu nas jeszcze nie było. Także tutaj uważnie muszę to badać, szukać sekretów i uważać na eter cały czas. No, tutaj można wejść. Zobaczmy, może coś ukryli. Tam się nie przejdzie, tu coś rzucę. Zahaczę wybuchem, zahaczyłem. 67 poziom jakiegoś przeciwnika słabowitego. Kryształ Eteru poleciał. No spaczeni Eterem chodzą. Jak przystało na spaczone ziemię. Eterialni i spaczeni Eterem. Znaczy nie wiem czy eterialni, ale na pewno spaczeni Eterem chodzą. Bo są takie dwie osobne jakby podgrupy, nie? Eterialni i spaczeni Eterem. Ten jest spaczony. No, tu się coś rozwala. Może da radę jakoś przejść? Nie, chyba nie. O, coś tu było. A, tu jest kryształ. Ale w takim dziwnym miejscu. Może on blokuje przejście? Zniszczyłem go tam, ale on jakoś tak był w tej szparze. Nie, chyba nie przejdę. Chodźmy tędy. Tutaj krowa z Tristram jest. Jeszcze dwie powinny gdzieś być, co najmniej. Tutaj wisi jakaś taka. Na takich łańcuchach? No. O, tam jest skrzynka na górze i nie tylko. Także sobie od razu wejdę i to zgarnę. Tylko, że to ciężko. O, tak. Okej, mamy to.
Po tym się nie chodzi. Zobaczmy, czy coś tu jeszcze jest. Nie bardzo. Idziemy dalej. Peryferie Malmouth. Czyli takie właściwe Malmouth to jeszcze nie jest. Dobra, może łyknę sobie miksturkę z energią. No, ta energia ostatnio nawet trochę schodzi, co? Zacząłem tak masowo korzystać z tego termitu sobie, tak bardziej dla jaj, no bo tego nie potrzebujemy przy takich prostych przeciwnikach. Ale lubię, jak jest dużo tych efektów takich ogniowych. Także sobie tak korzystam ze wszystkiego. Najrzadziej z oślepienia. No, Tom wije się w twoich dłoniach znowu. Osłona antyuderzeniowa, podpalenie. No ale fajne te tomy tam mamy. Tylko, że nie można znaleźć fajnej, jednoręcznej broni dla grenadiera. Dobra, tutaj żelazne monety. No i tak, tu nam się ładnie zapętliło, świetnie. Tu sobie jeszcze troszeczkę oczyścimy, weźmiemy odłamek eteru. O, tam też jest taki kryształ. Trapery poleciały słabe, tu jakieś skrzyneczki. No ale dobra, to są lokacje, po których chodziliśmy. Zobaczmy, gdzie mi jeszcze nie było, tam dalej musimy iść. No to chodźmy od razu. Aha, tutaj nie przejdę. To wiele wyjaśnia. Podoba wam się mój nowy hełm? Czy tak średnio? No ten na 75. poziomie tam jeszcze mamy niby. On tam miał plus 2 do kanister i plus 1 do wszystkich umiejętności grenadiera. Czyli w sumie plus 3 do kanister. Tylko tam z tymi lasami troszeczkę gorzej, między innymi. No ale to pewnie dałoby radę załatwić. A może zostaniemy przy tym obecnym. Gdyby dało radę te rękawiczki założyć. No i one nie są jakieś super wybitne, ale fakt, że troszkę pomagają nam z tą odpornością, z tymi absorpcjami takimi fizycznymi, nie? Co my tutaj mamy? Zbrojkę taką sobie. Idziemy dalej. Tu coś się wysadzi. O, skrzynka była schowana. Obok szafy. Gaius Ember, płonący kowal. Da fuk? Jakiś kowal podejrzany tam jest. Idziemy go obejrzeć sobie. Tu jeszcze tutaj zajrzę. Może ten kowal by nam zrobił lepsze to nakrycie głowy. Zobaczymy. Jeżeli to będzie taki użyteczny kowal, to zobaczymy, co on za bonusy może dodawać. Tylko jeżeli by się okazało, że jednak ten kowal z gospodarstw dodał nam tak dużo różnych tych innych cech, dlatego że mamy niezłą reputację tam w tej frakcji gospodarstwa. O, jestem gardzony we frakcji Eterialna Forpoczta, to taka a propos frakcji. No to wtedy taki kowal tutaj, jeżeli on byłby nie wiadomo skąd. Ej, on tak emanuje eterem. To może on by nam nie dodawał takich dodatkowych tych zdolności różnych, znaczy cech, przedmiotów, tylko te, które niby gwarantuje. Zobaczcie, wartość regeneracji energii, obrażenia krytyczne i odporność na kwasy trucizny. No tak w sumie średnio. W ogóle moglibyśmy jeszcze sobie teraz tutaj podmiankę zrobić. No dobra, co to za kowal? On ma coś szczególnego tutaj? Trzeba by... No to nie tak łatwo podejrzeć. Zobaczmy, czy ma jakieś na przykład legendarne przedmioty. No to my się tego uczyliśmy chyba, nie? No może jakieś bronie dla grenadiera ma? Co to jest to? To pewnie też się tego uczyłem. Pistolet sznarpelowy, tego też się uczyłem. Szrapnelowy. Procek, szrapnelowy.
Ogniste uderzenie, no to nie bardzo. Herald Apokalipsy jakiś, koktajl z Blackwater, no fajnie, ale... Ale nie za bardzo o to mi chodzi, chociaż jakiś meteor tu jest z wielkimi obrażeniami, ej. Może to by było fajne tak do naszego kodeksu, ale pewnie nie. On tylko 12% obrażeń fizycznych przekształca w obrażenia od ognia, a nasza spluwa 100%. I później te procenty wszystkie na to działają, to jest masakra. No nie wiem, no taki kowal, no. Gaius jest skazany na wieczne cierpienie, przekleństwo, które przekuwa obecnie w każdą z jego prac. Dobra, on tutaj stoi. Jeżeli coś z tym kowalem jest specjalnego, to możecie mi pisać. Jeżeli coś tam ma, na przykład, możliwego do wytworzenia fajnego, no to piszcie, bo ja tam nie będę każdego z tych przedmiotów przeglądać na wizji, bo was zanudzę. Chodźmy sobie po prostu dalej. Tutaj chyba wsio. Jakby coś z nim było specjalnego, to zawsze się mogę wrócić. No to tak jakby wszystko tutaj. Teraz pytanko. Co robimy? Idziemy od razu tego questa oddać? Chyba tak. Żeby to już było z głowy. Tylko teraz jak to najszybciej zrobić? A w sumie to... W sumie to sam nie wiem. Może stąd? Chociaż nie, stąd... Tutaj to też będzie daleko, bo tam na dole była taka kręta, no właśnie dróżka. Ale dobra, już przejdę się tędy. Po drodze sobie jeszcze coś powybijamy. A, bo ona też tam musiała stanąć w takim dziwnym miejscu. Jakby nie mogła sobie gdzieś podejść do bardziej takich cywilizowanych regionów, nieopanowanych przez eterialnych. No ale najwyraźniej nie mogła, no bo w sumie do jakich regionów miałaby podejść? Zwłaszcza, że tutaj szła za tym swoim bratem, nie? No ale spoko, zaraz ją znajdziemy. Tu wychodzą z tych namiotów. Tu tutaj ostatni jakiś ten bohater pod tym siedział, pamiętacie? Schował się przed słońcem, ale to jakiś chtonik był. Wtedy mówiłem, że tak długo zamieszkiwał pustkę, gdzie nie docierają promienie słoneczne. To jak tutaj go wezwali, to się schował chociaż pod tą płachtą. Fajczyć mi się tutaj. No właśnie tutaj, a mogłem jednak od góry tam iść. Tak właśnie pamiętałem, że taka kręta ścieżka tu jest. I że może to nie być dobry pomysł. A tutaj możemy skrótem przejść. No ale dobra, jakoś ta przełaj teraz. Przebiegniemy się. A się okaże, że ona poszła sobie stamtąd pewnie. I trzeba ją znaleźć. Nie, no raczej nie. Maurndale. Gdzieś tam na górze stała przy krawędzi, nie? Jeszcze sobie skrzynkę zgarnę, a to by się okazało, że taka pułapka i mnie w klatce tu zamknęli. Skrzynka pusta, bo tu chyba jakieś zapiski były, nie? Coś tu było takiego. O, dzień dobry. Insekty z pustki jakiś, tak? Chtonik. Wbijamy im się tutaj do obozu. Dobra, gdzie ona była? O, totemik po drodze. No to sobie zahaczę, może jakiś upragniony przepis poleci. Totemik zawsze warto zahaczyć. Reputacja dla wygnańców. Tu jakaś tarcza jeszcze wpadła. Dzień dobry, ja tylko po totem już sobie idę.
No jest totem. O, coś wypadło, legendarny przedmiot, próżność Aldanara. I schemat, spojrzenie Myrmidona. No to nie jest to, czego szukam. To na pewno, ale mogę się nauczyć. W sumie mogłem chociaż zobaczyć, co to jest, ale jestem tak zaabsorbowany tym przedmiotem, że kliknąłem odruchowo. Dobra, niebieskie odłamki, coś tam, mieczyk, sygnet. O, Chaos Jeter, pierścionek. To nawet niezły, ale poza tym to szału nie ma w tym pierścionku. Tutaj nakrycie głowy, dwuręczny miecz, tarcza, hartowanie. Co to jest? No naprawdę, to jest podręczny przedmiot magiczny. No jest plus jeden dla arkanisty i dla grenadiera. No to się wstrzelili fajnie we mnie. Dobra, obrażenia od ognia, od eteru, to nieważne, od podpalenia, ofensywna, zdolność defensywna. No fajne. No ale no nie mamy broni pod to. A w ogóle co to jest próżność Aldanara? 33% szansy przy zadawaniu ciosu krytycznego. No jakąś tam szansę mamy, okej. Dużo wybuchów, to zawsze te krytyki tam wchodzą. Aldanar nie był kimś, kogo powstrzymywały przed kontynuowaniem sztuki... Co? Kogo powstrzymywały przed kontynuowaniem sztuki czarnoksięstwa. Tak trywialne sprawy jak oszczędzanie energii czy prawa rzeczywistości. O, minus 5 sekund do czasu... Co? Ale jak to minus 5? Minus 5 sekund do czasu odnawiania umiejętności, ale że co? Jak co 24 sekundy, tak? Przy zadawaniu ciosu krytycznego cooldown spada o 5 sekund, tak? Jakieś takie dziwne. No ale dobra, bierzemy to. No, fajny. Fajny podręczny przedmiot magiczny, no ale to trzeba znaleźć jakąś jednoręczną, wybitną broń mimo wszystko. Tutaj stoi ona. Jak oni tu odlecieli? Ale jednak mam wrażenie, że jak się grało w tego starego Titan Questa, to jakoś się tak bardziej pomiatało tymi przeciwnikami, nie? Tu niby mamy kolosalne obrażenia, ale jakoś tak oni... Nie latają tutaj po ekranie, po drzewach, gdzieś na skutek tych naszych ataków. Okej. Jeszcze jedna ta struktura eterialna tam jest. I bohater. Dobry, ja tutaj po reputację wpadłem. Dziękuję. Tak miło z jego strony, że nie stawiał oporu. No dobra, jest. Zobaczymy, co my tutaj będziemy w związku z nią mogli zrobić. Postępy? Czy tego szukasz? Zobaczmy, co udało ci się znaleźć. Daila sobie czyta. Tak, to na pewno pismo Dravisa, tego sukinsyna. 18 tysięcy punktów doświadczenia, tonik rozjaśnienia, oczyszcza umysł i przygotowuje do nowej duchowej wędrówki. Do resetowania punktów poświęcenia. No dobrze, co teraz? Dravis jest inteligentny. Wie, że nie mogę podróżować za nim. Nie mogę udać się w pustkę. Podróż tam powoduje wyniszczające choroby, przytłaczające pragnienie samookaleczenia i wydarcia samemu sobie własnych oczu. Czekaj, przecież twoja podatność na działanie pustki może być inna. Skoro udało ci się tutaj dojść inną metodą niż mi, prawdopodobnie zniesiesz działanie pustki dużo lepiej niż ja. Ten inny świat jest dla mnie dużo bardziej niebezpieczny. Wibracje, jakie pozostawia Dravis, są albo jakimś żartem, albo pułapką, albo doskonale wie, że ktoś mi pomaga. W Maurndale jest tylko jedna chtonicka szczelina. To ona powinna prowadzić nas popielone pustkowia. Jeżeli Dravis faktycznie jest tak lekkomyślny, to jedyne miejsce, gdzie mógł uciec. Proszę cię, sprawdź to miejsce, skoro dla mnie jest ono zbyt niebezpieczne. Jeśli postanowisz to sprawdzić, obiecuję to sowicie wynagrodzić.
Byłam tam, znalazłam jedynie jego przywołańców. Wiedział, że będę go ścigać. Te wszystkie notki, które odnajdywałam, były zostawiane przez niego umyślnie. Wie o moim pościgu, groził mi śmiercią, a może tylko mnie testował. Jest coś jeszcze, co udało ci się znaleźć? Coś, co mogłoby służyć za wskazówkę? No mam jeszcze coś. 22 tysiące punktów doświadczenia, nasycone skonanie. Nigdy nie widziałam kwiatów tego gatunku, ale to nie może być przypadek. Dravis nadal jest ranny po ostatnim naszym spotkaniu. Notka przy jednym z kwiatów to potwierdza. Będę musiała szukać go dalej. Dziękuję ci za całą pomoc. Bez twojego udziału poszukiwania nie byłyby takie proste. Obiecałam, że całe poszukiwania będą dla ciebie zyskowne i dotrzymuję słowa. Proszę, oto ostrze z czasów, które minęły. No tak. Zdajesz się być tajemnicza na temat swojego ojca. Zostawił nas, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi, więc nie czuję się za niego bardzo odpowiedzialna lub związana z nim. Szczerze, na jego temat jest ogromna ilość niewiadomych. Ciężko uznać, co jest prawdą, a co jedynie mitem. Wiem tylko tyle, że dziś jest potężnym magiem, który w ciągu swojego życia posiadł taką moc, o której inni mogą najwyżej marzyć. Popełnił też wiele rzeczy, o których raczej wolałby zapomnieć. To one tak fascynują Dravisa. Rzeczy, o których chciałby zapomnieć? Kiedy jeszcze był w rodzinie, nauczył nas prymitywnej magii. Ostrzegł, byśmy jej nie nadużywali. W przeszłości używał ludzi jako narzędzi do magii, nawet wbrew ich woli, poddając różnym eksperymentom. Nie cofał się przed niczym. Z drugiej strony nauczał nas, że magia potrafi być okropna i źle wykorzystana w rękach złych ludzi. Co teraz uczynisz? Skoro Dravis podróżuje przez pustkę, jest całkowicie niemożliwym przewidzieć, gdzie pojawi się ponownie. Mam nieco pomysłów i kilka możliwości, gdzie mogłabym go spotkać, wraz z tymi wszystkimi tajemniczymi kwiatami. Dziękuję ci za całą okazałą pomoc, ale od tego momentu będę musiała poradzić sobie sama. Jesteś pewna, że dasz mu radę sama? Nauczyłam się trochę sztuczek, które się przydadzą. Cała ta historia o płaczącej wierzbie to prawda, jednak nie powiedziałam ci wszystkiego o zakończeniu. To była bardzo wyrównana walka, na śmierć i życie, jednak na końcu udało mi się pozbawić Dravisa broni i przyłożyć mu czubek miecza do szyi. On jednak nauczył się również paru dobrych sztuczek od naszego ostatniego spotkania. Dravis ogłuszył mnie silnym uderzeniem magii, którą udało się rozwiać. Jednak nim to nastąpiło, dał radę uciec. Jego miecz to jedyna pamiątka po tym spotkaniu. Dravis naprawdę stanowi zagrożenie dla twojego ojca? Nie mogę tego powiedzieć na pewno, ale wygląda na to, że jest pewien swojego bezlitosnego pościgu i tego, że ma on sens. Nasz ojciec był potężnym magiem, najpotężniejszym, jakiego kiedykolwiek dane było mi znać. Jednak Dravis dokonał bardzo obrzydliwych rzeczy, by w tym wyścigu wygrać. Miejmy nadzieję, że uda się go powstrzymać, nim cokolwiek złego się stanie. No, dużo ekspa wpadło tutaj, nawet powiedziałbym, że bardzo dużo. Kurczę, tak naprawdę to... No dobra, zakończyliśmy ten questik, zdobiliśmy hełmik, obadaliśmy sporo tych obszarów, ale tak naprawdę te akcje za bardzo nie ruszyłem. Nie wiem, czy powinienem teraz iść gdzieś tam dalej, bo pewnie za szybko punktu nawigacyjnego nie znajdę, co? Może zakończymy tutaj odcinek dzisiaj. Tak dziwnie to wyszło. Chyba, że może się tu przejdę na przykład tą stroną, chociaż tu nie mam dojścia, tak? Bo tam widzę na... Co tam mówię, stoi? Bo tu widzę, że na przykład kontynuacja jest gdzieś w lewo. Ulgrim, odsuń się, ja tu walczę, człowieku. Nie wchodź mi pod kursor. Bo to się źle skończy tu dla kogoś. Złote monety, to tu jest jakaś taka... No, mogę się jeszcze troszeczkę rozejrzeć, ale no... Naprawdę wątpię to, żebym trafił na jakiś punkt nawigacyjny, skoro...
Dopiero z niego wyszedłem. Mściwy ogień. No ale powiedzmy, że troszeczkę jeszcze się może przejdziemy. Jak to wygląda? To są spaczeni eterem cały czas. I teraz tak, tu się gdzieś schodzi, tam się gdzieś idzie prosto. No i teraz ciekawe. Dobra, chodźmy tu. Aha, coś tam widać. Wejście do kanałów Malmouth. Wejście do kanałów. Do kanałów Kurast. Żeby pokonać Radamenta. Znaczy nie Kurast, tylko Lud Golem. A kanały Kurast też są, nie? Tylko że nie z Radamentem. Tylko z lodowym jastrzębiem z szczelinoskrzydłym. O. Aha, to są od tego. Tam już byliśmy w poprzednim odcinku. Gdzie to się tu idzie? Wiecie co? Jeszcze tam tej góry w sumie nie sprawdziłem dokładnie. Znowu kraby duchy, z którymi mieliśmy do czynienia wcześniej. Oho, bohater krabów. Pokonanet. I reputacja dla gospodarstw. No jest tam gwiazdka w ogóle. Ale jeszcze chciałem zobaczyć... O, te strony tutaj. Czy gdzieś nie ma jakiejś skrzyneczki na końcu? Nie. Myślicie, że to się tam coś połączy? No dobra, sprawdźmy to jeszcze. No sprawdźmy. Może trochę wydłużę ten odcinek. Skoro już tu idę. Tu jest taki cypel. Może znajdę ukryte przejście. A, znalazłem. O, dzień dobry. Oblicze rozpadu. Nakrycie głowy, jakaś skrzyneczka. Kodeks piasków. No dobra, i na kolanniki. Witalność, nie umarli, coś dobrze. No ale znalazłem sekrecik, taki drobny. Ale ładnie się do poziomu zdobyliśmy, znaczy zbliżyliśmy. Tak wolno szło, tutaj questa się oddało i proszę. Dobra, tu jest jakieś wejście, rura kanalizacyjna, więc może... Chodźmy jeszcze zobaczyć z powrotem tam, zostawię tutaj tę szczelinkę. I pójdziemy sobie tym mostem tutaj, czy co to jest, tak, to jest taki most. Aha, no to żem sobie poszedł, ale przynajmniej sprawdziłem. Wiemy o co chodzi. No dobra. No to wejdźmy tu. Zobaczmy te kanalizacje. Kanały Malmouth. No dobra. Lokacja wewnętrzna. Nie są to żadne niebezpieczne włości. Leżą sobie zwłoki. Dzień dobry. Eterialni weszli również sobie do kanałów. Na tych może trochę pooślepiam. Tak jest. Tych może też troszeczkę pooślepiam. Tam jest skrzynka. Nie widzę żadnego symbolu kapliczki. O, tutaj zwłoki. No ale niedawno mieliśmy, więc nic dziwnego pewnie. Może gdzieś tu jakąś rurą się przejdzie i znajdzie ukryte przejście. A wiecie co my możemy w kanałach znaleźć? Wojownicze żółwie ninja. I mistrza Splintera. Dzień dobry. No skoro są zmutowane kraby, jakieś tam duchy czy coś, to może i zmutowane żółwie by się znalazło.
No zwłaszcza, że może ten eter działa jak mutagen jakiś. Potrafi przekształcać tak żywe istoty, jakoś je spaczać. To może i na jakiejś żółwie tu zadziałał. Kto wie? Chyba poślepiamy troszeczkę. Bohatera załatwiłem. Reputacja Czarny Legion. No nic mi nie robią zbytnio, co? Zwykłe strzały tutaj nawet zadają spore obrażenia. No, ci nie wiem skąd tutaj wyszli. Okej. Czy ja to dobrze obchodzę? Zróbmy sobie zbliżenie. Chodźmy tym mostkiem. Właściwie tą taką kładką stworzoną z desek. Dobra, tam się idzie gdzieś dalej. Zostańmy jeszcze tu. Może jednak dotrę do jakiegoś punktu nawigacyjnego jeszcze w tym odcinku. O, tam jest skrzyneczka. Trzeba się będzie wrócić tu kawałek. Ale to blisko. O, po drodze coś jeszcze znalazłem. Tutaj mamy skrzyneczkę. No, trochę żelaznych monet, jeszcze zwłoki. 550, prawie 2000 żelaznych monet. Zobaczmy to. Łyknę sobie miksturkę z energią. Gudgula, poziom 20. To już trzeci skill dzisiaj wpadł z konstelacji, chyba że cztery wpadły i jednego nie zauważyłem, jak go dostaliśmy. Znaczy, jak dostaliśmy kolejny level. No dobra, no to myślę, że tutaj wszystko ładnie. Mamy jedną możliwą drogę. Chodźmy zobaczyć, gdzie to prowadzi. O, tu coś znalazłem, patrzcie. Jak ja tu wlazłem, moment. Jest skrzynka jakaś. Coś niebieskiego. A, no dobrze. Jednoręczny kostur, a to 1032 pancerza nogawice. Mściwy ogień, to dla nas. Odporność na żywioły, ogłuszenie, na chaos, zdrowie procentowe, zdolność defensywna. A wezmę to sobie w zakładkę balansującą. Tu w ogóle to musimy jeszcze odłożyć. Nawet tutaj to włożę, bo to będziemy na pewno zabierać. No. No fajny przedmiot, który nie jest kodeksem, ale jednak podręczny, czyli wchodzi w tę drugą rękę, nie? Okej, jeszcze jakiś złom. Jakby co, dynamitów mamy dużo, możemy sobie wysadzać różne skrzynki, jakby się tutaj trafiły gdzieś. Więcej złomu leci. Tu będziemy mieli przejście. Zobaczmy jeszcze, czy tu gdzieś nie można iść. Można, nie można. Nie można, tylko skrzyneczkę mamy. Przerzucimy tam im coś? Przerzucimy. Łapanie. Załapali się na wybuchy. No jakby tam wypadł jakiś legendarny przedmiot, to już musiałbym w tym odcinku tam dojść jakoś. Zwłaszcza jakby to był jakiś wybitny przedmiot dla nas. Więcej skrzynek, może tu jakiś sekrecik jeszcze, coś? Nie. Tego nie chcemy. Chodźmy może tędy. Skoro tam gdzieś na górze ich atakowaliśmy, to pewnie gdzieś tam na górze jest przejście. Dlatego pójdę sobie tutaj w lewo. Najpierw.
Tu też jest jakieś przejście. To wiecie co? O, to jeszcze mogę kliknąć. Trapery, krwawienie, kwasy trucizny, przebicie. No nie, tylko chciałbym jeszcze sprawdzić tu, czy nie ma ślepego zaułka. Ta, tu będzie chyba ślepy zaułek. Tam jakieś skrzyneczki. O, to co to jest? Strefa detonacji, o, panie. To jakieś takie poważniejsze przejście, ale to jedyna droga w takim razie. Tu musimy iść. Strefa detonacji. Ciekawe, ile dynamitów będą ode mnie chcieli. Mamy 4, jakby co, tak? Do tej pory to najwięcej chcieli chyba 3 od nas, jeżeli mnie pamięć nie myli. O, jest jakieś przejście ukryte znowu. Ze zwłokami i czymś jeszcze. Co to jest? Ostrze, sztylecik. To ostrze promieniuje mocą, kierując wyładowania w stronę każdego innego przedmiotu magicznego w okolicy. O, to takie dobre do szukania ukrytych miejsc z ukrytymi przedmiotami magicznymi, gdyby to tak naprawdę działało. Nie? To wtedy tak. A może to tak działa? No, trochę tu ostrzeliwują mnie. No jest jakaś strefa detonacji. Ciekawe, czy to prowadzi do jakichś ukrytych włości, czy to jest właściwa droga. Zobaczmy, co tu jest napisane. Zawalony tunel blokuje drogę do tej części kanałów. Możesz oczyścić drogę przy pomocy 3 lasek dynamitu. No to sobie oczyszczę, ale... Ale powiedzmy, że najpierw się przejdę jeszcze... O, zobaczmy, czy jak tu wejdę, czy to będą jakieś niebezpieczne włości. Tak, stradzieckie włości. To chodźmy tu najpierw może. Bo w takim razie to nie będzie taka główna droga fabularna, tylko tak jak to bywało wcześniej, jak już coś wysadzaliśmy takiego pobocznego, no to... To po prostu były to niebezpieczne włości. Pewnie znajdziemy jakiegoś bossa. A miałem kończyć odcinek już, nie? I idę tu dalej, się zapuściłem. Oczy śmierci, umiejętności dla żołnierza, nekromanty. Nakrycie głowy. No gdzie my mamy teraz fajne nakrycie głowy? Jest, jest szczelinka. Ale to raczej tędy trzeba iść. No ale dobra, to w tym odcinku zaznaczamy jeszcze szczelinę, wszystko zgodnie z planem, takim pierwotnym planem. Kryształ Eteru poleciał. Weźmy go sobie. Co tu za bosior może siedzieć? O, może taki właśnie. Już on pewnie nic nie robi. 74. poziom w sumie. No, taki nawet wytrzymały był. Nie powiem. Pomysłowość majstra. O, to legendarne jest. Nie bije mnie tu nic, tobie nie schodzi, nie schodzi. Każde narzędzie, jakie znane jest ludziom, zdaje się być wbudowane w ten prosty pasek. Pomysłowość majsterkowicza. Twoja pomysłowość pozwala ci przetrwać nawet w najtrudniejszych momentach. Zwiększa obrażenia o 50%, regenerację zdrowia o 100%, energii o 100%. Otrzymana sprzęt aktywuje się, gdy zdrowie spadnie poniżej 40%. No takie, takie, no. No takie, no, no. No takie nie dla nas, no ale fajne. Nauczymy się tego. Co my tu jeszcze mamy? Zbrojka jest, rękawiczki, eter, witalność. Eter witalność. No fajnie by było to do kompletu założyć, ale... Eter witalność. Z tymi żywiołami też mamy problem. Nie, jakoś ten tak nie bardzo. Pancerz. Pancerz też nie bardzo. Przebiegłość duża. Obrażenie od żywiołu, eteru. No nie.
Co my tam mieliśmy w tej zbroi w ogóle? Od ognia. Aha, to odporność na chaos tutaj miałem. Właśnie. Ale 851 pancerza na ten etap to już nie jest jakoś tak bardzo dużo. Można by się rozglądać też za jakimiś pancerzami. Krwawienie, żywioły tu są. A ten chaos, kurde. Dobra, idziemy dalej. I to powinno ich powstrzymać. A, jeszcze więcej ich idzie. Tego się nie spodziewałem. Basinet ognia Ulzuina. Zobaczcie. I wisiorek jakiś. Krwawienie, chaos, żywioły. No fajnie, ale no nie. Może tu się przejdzie? Nope. Dobra, o tu jeszcze coś jest. Czyli bossa załatwiłem, no to chyba innego już tutaj nie będzie. Troszkę się jeszcze tutaj rozejrzymy po prostu i pójdziemy zaznaczać punkt nawigacyjny. No chociaż, a może jeszcze poziom wpadnie? W końcu takie niebezpieczne włości. O, tutaj jeszcze zwłoki mamy. Chodźmy dalej. A, tutaj nie ma przejścia, to naokoło. A tu, aha, tu jest przejście, dobrze. Kryształ eteru, kocioł podniecenia, da fuk? Ktoś mógłby powiedzieć, za dużo ekscytacji. Nakrycie głowy. Znaczy, kocioł na głowę to jest, jak to wygląda? Patrzcie, takie coś. No fajnie. Trujące opary. Uwolnij swoje emocje. Obrażenia od trucizn, bardzo duże. Od witalności, od kwasów. Obszarówka to jest. Zmniejsza zdolności ofensywne u przeciwnika. No nie dla naszej klasy postaci, ale dosyć interesujący przedmiot. Tutaj można było znaleźć. A, tu się jednak przechodzi dalej. No dobra, to obszedłem sobie te lokacje, niebezpieczne włości. Właściwie zdradzieckie włości. Całkiem interesujące. No i idziemy ten punkt zaznaczać. Jedna wielka rozpierducha. Bohater załatwiony. Czarny Legion, reputacja do przodu. O, tutaj tak jakby można było przejść, co? Na mapce widać, ale... No ale za bardzo nie widzę możliwości. Może to jakaś ściema w sumie. Nic tam nie wyczuwam, nie widzę. A może od tej strony? Nie, nie, chyba nie. Aha, i tutaj mamy ślepy zaułek tak naprawdę. Jeszcze tak zobaczę na szybko, ale nie. Tutaj była ta strefa detonacji. Mogliśmy od razu iść tą drogą, to byśmy tutaj dotarli. Po prostu idziemy dalej. No poziomu chyba jednak nie zdobędziemy dzisiaj, bo lada chwila tam pewnie zaraz odbijemy w prawo i już wlezę prosto na ten, do tego punktu nawigacyjnego. Tak, to już go tutaj widać. Nie wiem, co by musiało tu na nas wyjść. Jakiś totem by musiał być, też by nie wystarczył. No tu coś jest.
No ale fajnie, że udało się dojść, znaczy no jeszcze się nie udało, ale że uda się dojść do tego punktu nawigacyjnego jednak w tym odcinku. Jakaś gwiazdka to w ogóle jest. Ktoś tu walczy. Ruch oporu Malmout, wojownik. Może będzie nowa frakcja. Taka z Malmout. Ej. Może tak być. Może mają tam coś ciekawego. Tam już jakichś kupców widzę. Ruch oporu. Tu się jeszcze przejdę. No niewiele zabrakło do tego poziomu. Na upartego można by jeszcze iść go dobić. Sobie tak. Fajnie by było. No jest szczelinka. Mamy to. Szczelina w kanałach, a tu gdzieś blisko na peryferiach. Pogadamy sobie z gościem zaraz. Ruch oporu. Tu coś mają. Może jakiś exp wpadnie? Dzień dobry, panie kapitanie Wilfor. Lepiej, żeby był dobry powód, dla którego tu jesteś. W innym wypadku założę, że jesteś po prostu kolejnym stworem eterialnych. Na pewno nie jesteś z Malmout, wiedziałbym. Gadaj, po co tu jesteś? A, co to za miejsce? Z tego, co mi wiadomo, to jesteśmy ostatnimi wolnymi ludźmi z tego niegdyś wspaniałego miasta. Większość z nas, włączając w to mnie, to pozostałości Straży Miejskiej. Robimy wszystko, by przetrwać. Przeważnie zbieramy złom tam, gdzie opór eterialnych jest najsłabszy. Ale takich miejsc jest wciąż coraz mniej. Czarny Legion jest już w drodze. Czarny Legion? Przetrwali masakrę w stolicy? Sądzę, że tylko oni są w stanie się przebić. Zawsze można liczyć na najlepszy imperialny sort. Jak oni planują się tu dostać? Doki są zniszczone, a eterialny ogień otacza nas zewsząd. Droga jest zabezpieczona, potrzebujemy tylko dostać się do centrum miasta. Nie wiem, co to znaczy, ale jeśli to prawda, to najlepsza trasa wiedzie przez dzielnicę świec. Most został podniesiony podczas ataków, ale sterowanie powinno być nadal sprawne. Jeśli znajdziesz sposób, by go opuścić, to Czarny Legion będzie mógł wkroczyć. To brzmi jak plan. Jeśli mówisz prawdę, to mogą być pierwsze dobre nowiny od miesięcy. Ale to tylko jeśli mówisz prawdę. Jaka sytuacja panuje w Malmout? Powiedziałbym, że było źle, ale chyba już dawno przekroczyliśmy ten etap. To miasto upadło. Ci, którzy przeżyli, są uwięzieni pomiędzy eterialnym ogniem, a tymi eterialnymi zwyrodnialcami. Pozostaliśmy tylko my. Spotkałam ocaloną dziewczynę z Malmout, Amale. Przeżyła eterialne ognie? To niemalże cud. Ale w sumie sam nie wiem, jak udało ci się... Co? Ale w sumie sam nie wiem, jak udało ci się i tobie dotrzeć tutaj w jednym kawałku. Okay. Ona wraz z grupką kilku innych udała się w podróż kilka tygodni temu, ale założyliśmy, że wszyscy poginęli. To z jej powodu tutaj jestem. Widziałem kilku niedobitków, jeśli cię to pocieszy. Odnalazła krewnego, bezpiecznego w diabelskiej przełęczy. Jest to niewielkie pocieszenie. Fakt, że ludzie mogą przeżyć wszędzie, ale jeśli wyznacznikiem miałoby być Malmout, to czeka na nich na samym końcu los gorszy od śmierci. Jesteś taki pocieszający. Jestem po prostu realistą. Stanowimy niewiele więcej niż paliwo dla ich piekielnych tworów. My już przegraliśmy tę wojnę. Najlepsze, co możemy zrobić, to wybrać, gdzie i jak chcemy umrzeć. Wspominałeś coś o fabryce ciał? Tak. Tak nazywają wielki mięsny rozrost, który rozprzestrzenia się z korony wzgórz. Zarówno jeńcy, jak i ciała zabierane są właśnie tam. Nikt nigdy nie wraca. A co z tego wychodzi? Powypaczane koszmary przekraczające wyobraźnię. Niepokojące. Dzień dobry, Ulgrim przyszedł. Czyli to jest to, co pozostało z ruchu oporu. Będziemy potrzebowali wsparcia Legionu. Czekaj, co ja przed chwilą powiedziałem? Summer na pewno swędzą teraz uszy. Wilfor wspominał coś o sterowaniu mostu. Ile expa? 38 tysięcy.
Reputacja 250. Tak, ten most powinien być odpowiedni, by wpuścić jednostki Krida do centrum miasta. Musisz się przebić do dzielnicy Świec. Taka ładniejsza nazwa na zwyczajne miejskie slumsy. Nie sądzę, żeby ci się tam spodobało. Wyrżnij sobie drogę przez czekające tam eterialne monstra, a potem opuść ten most. W międzyczasie spróbuję wyciągnąć od tych ludzi jakieś informacje i dowiedzieć się, z czym właściwie mamy tu do czynienia. Sprawię, że ten most zostanie opuszczony. Jak tam klimacik w slumsach? Co jeszcze powinnam zrobić? Przebij się do dzielnicy Świec. Wejście do kanałów jest chwilę stąd. Użyj sterowania mostu do jego otwarcia. W ten sposób wpuścisz Krida i Czarny Legion do środka. No dobra, widzę, że tutaj właśnie, już tak patrzę, jak widzę właśnie iluzjonisty ten symbol, to już wiem, że będzie nas tutaj wycofywać. I będziemy z tego miejsca startować na początku każdego odcinka. O, tu chcę nam teraz coś jeszcze powiedzieć. Jeśli poważnie myślisz o udaniu się do dzielnicy Świec, co odradzam, to jest coś, co wzmocni nasze przymierze. W porządku, co to takiego? Eterialni robią coś więcej niż po prostu zabijanie nas. To dość oczywiste. Zbierali martwych i transportowali ich do Korony Wzgórz. W jakim celu? Tylko spójrz na te zmutowane koksy biegające po mieście. Jesteśmy tylko paliwem dla ich eksperymentów, materiałem na armię. Nie mogę dłużej znieść widoku kolejnych ludzi wykorzystywanych w ten sposób. Wysiłki eterialnych koncentrują się wokół dzielnicy Świec, gdzie walki były najcięższe. Gdy tylko się tam dostaniesz, zniszcz te ich nikczemne wozy z ciałami. W porządku, tak będzie. No i kolejny kwestik. No, jest emisariusz, ta, i to będzie frakcja jakaś pewnie. Ale rozejrzymy się już tutaj dokładnie w następnym odcinku, dobra? Ja tylko tak sobie zerknę. Może tak, weźmiemy poziom jeszcze, budowa ciała, wiadomo. I chciałbym tutaj na przykład sobie wziąć ten punkcik jeden. Jeden starczy, żeby to było. O, i dołożymy sobie może jeszcze tak z jeden punkcik do tego termitu. Bo naprawdę fajnie działa. Minus 21 odporności na żywioły. Procent oczywiście, obrażenia fajnie wzrosły. Niech to tak na razie zostanie sobie. No, i chciałem jeszcze tak zerknąć tutaj. Gdzie to była ta eterialna forpoczta. Gdzieś tutaj coś się stało, nie? Tutaj jestem... gardzony. Do tej pory bardzo mało przeciwników mieliśmy stąd. Teraz się udało jakoś to przekroczyć. I teraz gospodarstwa. No tutaj to opornie idzie. Czarny Legion coraz lepiej. Tutaj Sabbat bardzo blisko. No kurczę. Aż chciałoby się tam wrócić na te poprzednie te tereny, do tych tam lasów i jeszcze zabić kilku bohaterów i sobie to wbić. Wybrańcy Kymona. O kurde. Okej. Patrzcie, jak blisko jesteśmy tutaj. Okej, wygnańcy idzie trochę gorzej. Wędrowcy to w ogóle ja nie wiem, jak to zrobić. Czyli tego nowego nie ma, tak? Bo to by musiał być jakiś ruch oporu, czy jak oni by się mieli nazywać. Ale coś tu będzie pewnie z nimi, nie? No dobra, myślę, że tutaj możemy zakończyć odcinek, także trzymajcie się, na razie.